Elo mordy i wariaty, z tej strony Miku, witam was serdecznie, tak parafrazując jednego artystę. Nowa seria na kanale, Drug Dealer Simulator, tytuł, który odkryłem niedawno na Steamie i stał się dosyć szybko bestsellerem, jeśli chodzi o, w top bestsellerów, jeśli chodzi o właśnie platformę Steam. Wcielamy się w tytułowego drug dealera, czyli musimy sprzedawać narkotyki, marihuanę i inne takie. Jak się gra? Jak to wygląda? Zapraszam was teraz. Pierwszy odcinek będzie dosyć dłuższy, zapoznawczy, a potem będziemy sobie po prostu biegać po mieście. Na razie sobie wybieramy nową grę. Poziom trudności. Pomóż mamciu, podaj bongo i plato o plamo. Z myślą o graczach niedzielnych wybierz ten poziom, jeśli chcesz powoli i na spokojnie opanować podstawy rozgrywki. Normalny poziom trudności, przyzwoite wyzwania i balans, jeśli nie chcesz się przesadnie upocić. To jest będzie to. Dla mnie. Zacznijmy od tego. Lecimy z tematem, moi drodzy. Dla mnie gierka jest mega. To jest prosty bardzo symulatorek, ale pod względem dźwiękowym, moi drodzy, muzyka tutaj i dźwięk, no super, mega. Strasznie mi się podoba. Kawał dobrej roboty odwalili chłopaki od audio. Zresztą gierka sama też nie jest taka tragiczna. Kolejny symulatorek od Playway oczywiście, ale naprawdę fajny. Najlepszy początek ever, jaki w życiu widziałem. Here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Git malina, wstajemy. Got that blunt handy? Pewnie. Nigdy nie paliłem nawet papierosa, ale spoko. Walnę sobie blunta od razu. Dobra, nasza chałupa, moi drodzy. Pewnie zaraz będzie nam gadał tutaj. Maestro od muzyk, Krzysztof Pietras. Panie Pietras, szapoba. O, o, telefon. Przytrzymaj tab. Kto dzwoni? Dzwoni Eddie. Odebramy. Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Pierwsze zadanie. Zaraz wam przeczytam, tylko niech Michał Korzeniowski mi zniknie z ekranu. Możesz sprawdzić swoje poboczne zadanie. A, czyli pod tabem mamy wszystko, dobra. Pod M mamy mapę. Yeah, good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Go meet him. He'll prep you up for the job. Lecę, lecę. Czyli jesteśmy tutaj, nasz dom. Nasz dom jest w zachodniej starówce, tak? To się nazywa, tak? Mamy wschodnią starówkę. Wschodnie slumsy jakieś? Środkowa co? Trupiarnia. Ciekawe. Centrum? Centrum jest na zachodzie. Jakby co? Buda, dwie wieże, stary rynek. No, fajna mapka. Duże miasto. Pod tabem mamy nasze podstawowe zakładki, czyli ekwipunek. To jesteśmy my, bez twarzy oczywiście. Upuść przedmiot. Mamy dwie kieszenie z tyłu, spodnie oczywiście. I to możemy w plecaku mieć kolejne trzy do użycia. Cztery, przepraszam, tak? Cztery, dokładnie. Postać, nasz poziom, ogólny wskaźnik ryzyka. Co to jest? A jest. Wzrasta z każdą ryzykowną sprzedażą, pościgiem i ryzykowną decyzją. O, proszę bardzo. Dobry piesek na razie jesteśmy. I wskaźnik ekspozycji. Wzrasta z każdą nielegalną aktywnością, liczając sprzedaży, pościgi i aresztowania. Zjarany ninja. Może być. I nasze umiejętności. Dostajemy punkty, możemy to zwiększać. Mamy każdą umiejętność, coś daje. Mamy kieszenie, stamina, składanie, więc wszystko. Jest i organizm, oczywiście, nasza zadanka. Na razie tu nic nie możemy wziąć. Mamy laptopa, mamy jakiś tam plecak, czy coś takiego, ale na razie to zostawiamy, bo idziemy zrobić nasze pierwsze zadanko. Którym jest znalezienie klucza? Aha, dobra. That even I forgot where the keys are. Gdzie mogą być klucze? Tu zamknięte, tu jest łazienka. Gdzie to światło do łazienki? Tutaj. Fajnie mryga, powiem wam, że... ładny efekt. Tutaj jakieś... Mogę otworzyć okno? Nie mogę, bo wyskoczę. Magicznie mogę wyskoczyć. O, lustra zasłonięte. Moi drodzy, taka ciekawostka, jeśli chodzi o game dev. Lustra są bardzo ciężkie do wykonania, jeśli chodzi o twórców. I często właśnie jest tak, że po prostu są albo pobite, albo... zasłonięte, więc może tutaj będzie. O, szafka. Jest klucz. Mam klucz. Proszę bardzo. Otwieramy drzwi i idziemy. Kuciu. Amnezja. Wykonałem zadanie. Fajny jest ten jingle. Trochę jak w GTA. Dobra, otwórzmy drzwi, zamknijmy. Koleś od graffiti. Adrian Pszczoła Śmigielski. No, panie Pszczoła.
Nawet masz fajny styl. Co jest z tymi drzwiami? Zamknijcie się. Dobra, idziemy. Schodzimy na dół. To też graffiti, bardzo dobre. Konsultacja w sumie to we wszystkim. Patryk Lewko, bardzo fajnie. Enjoy the kurwa view. Dokładnie. Najlepsze. O, słyszę pociąg. Będzie jechał tu pociąg? Producent produkcji. Damian jakiś. Gasiński, dzień dobry. O, pociąg. Intercity. Dobra, na dole widzę jest nasz kompas, więc znak zapytania, wykrzyknik świadczy o tym, że musimy iść tam w stronę, gdzie jest zadanie. Ale czarno. Dobry. A gdzie pani ma buty? Po takim trotuarze bez butów, proszę pani. Odciski, haluksy, wszystko będzie. W ogóle ludzie są bezstresowo chowani. Dobra, gdzieś tutaj siedzi Eddie. Widzę konia. A gdzie? A koń jest? A Eddie go też chyba widzę. To jest chyba Eddie z tego, co kojarzę. Fajny kuń. Ale brakuje mu tego czegoś. Nie myślałem, że tutaj będzie coś więcej, ale nieważne. No siema. Siema, mordeczko. Już se klapnę obok ciebie, proszę bardzo. Co tam potrzeba? Doobie? Oczywiście. Poproszę. That's what you're gonna be selling, so test it out. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come. Gość ma trochę głos podobny z mafii, z gry. Był taki jeden gościu. You know that every trap in the U.S. has this. 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Jak impreza? O kurwa, stary. Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Rozumiem. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. Rzeczką żonę mam, spoko. You need dope, you write to me. You got the cash for the cartel, I take it. You shit your pants, I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. Laptop? You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Jaki laptop? Yeah, Shadycom. It's an encrypted app. Cartel's in the 21st century now, baby. Totally safe. Even if the police do get it, we can destroy all the data. Fajnie, że o tym pomyśleli. Podoba mi się. And on the client side. And they won't get shit. This is good stuff. Wish I had things like that in my time back on the street. Okej, okay. No nie jestem pewien, gdzie iść. Oh, you're a smart boy, you'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. Dobra, we'll get to you later. Dobra, no dobra, ziomeczku. Idę po towar, a potem się widzimy. No, strzała. Siemano. Tak, siema. Mogę wstać z tej ławeczki, czy nie mogę? Wstałem. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Yo. Yo, trash bins, hole in the ground, a big crack in the wall, you name it. They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. No dobra, to idziemy szukać tej skrytki. Gdzieś przed nami jest. Więc biegniemy. Rap. Radical Anarchist Poetry. Proszę bardzo, jakie to słowo. Yeah, look us up. No, dobra. How dare you? Police will hang. No, tutaj odważne widzę treści. O, a propos policji. Dzień dobry. Panie władzo. No, siema, tak. 4-5, zgłaszam się. O, autobusy tu jeżdżą? Jest przystanek, ale chyba opuszczony. Dobra, jedziemy. Chyba tutaj jest nasza skrytka, tak. No, pokazuje nam radar, 10 metrów. O, kopszczółka fajna, spoko. Gdzie jest ta skrytka? Tutaj coś, może w koszu? O. There it is, see it? Widzę. A co to jest? Spray. Nie mogę przyjąć spraya? Dlaczego? A nie musimy się wypić punku. No dobrze, więc zobaczę co tu jest. Paczka maryszki 3 gramy. I paczka amfet 5 gram. A, muszę mieć pleca, żeby to wziąć. No ha, sprytne. Czyli mamy dwie paczki po 3 gramy maryszki i amfę. Zajebiście. Dobra, pamiętamy, żeby tu wrócić. Po spray.
You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Dobrze, dobrze, już mordeczko wbijam się na górę. No i dobra, co tam się dzieje? O Jezu, ile tych powiadomień przychodzi? Ile tutaj? Co zapiszę? Nowa wiadomość. O, 3 klientów mam nowych. Ciekawe, kto to jest. Chyba klientów, tak mi się zdaje. Halo? Shade.com. Okay, this is Shady.com. A special, fancy, dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Dobra, spoko mordeczko, to jest Eddie. No, nie mogę... Bazylia Chape. Albo Chipa Chape. Siema, możesz się spotkać, masz czas, potrzebne jest 3 gramy ten tamtego maryni. Proszę bardzo, nie ma problemu, potwierdź zamówienie, jasne, niedługo będę. Bruce Bieda. No bieda to już nie świadczy o nim, że będzie miał pieniądze, ale czy jest potrzebna na trawę, potrzebuje 3 gramy, nie ma problemu, mordeczko, będzie 3 gramy. I kto? Cordian Alvarez. Elo 5 gram białe na asapie pliska. No problemo, już się szykuję do ciebie, proszę, idę. Wychodzimy z domu. Shady.com. Tutaj wszystko jest, dobra, dobra, wszystko wiemy. No to co, idziemy do naszych... You might need that sexy red backpack on the cupboard. Mówisz? I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow. Patrzcie, jak łamie czwartą ścianę skubany. But it ain't the case for us here. You need space to carry cash. So take that into consideration before you run those first clients. Dobra rzecz. Fajnie pomyśleli. Panie pomyśleli, czy tu będę trzymał kasę. Wiecie co, może przyłóżmy sobie do plecaka to wszystko. No i tu możemy też trzymać ten. Możemy też trzymać tutaj spray. Więc pójdźmy się po spray od razu. Pamiętajcie, gdzie on był? Tam spray był przy tym markecie. Zaraz pójdziemy i od razu damy sobie tym naszym klientom to, czego chcą. Gdzie był ten? No, wyjdź stąd. Gdzie był ten market? Chyba tutaj gdzieś. Tu przejdźmy sobie. Tu jest ten tak, to jest tutaj. Niedaleko mnie. To jest ciekawe. Ej, tu był ten spray chyba leży, tak? Jest spray? Jest spray. Poproszę. Ile tego spraya? Jedną puszkę spraya mam. No dobra, może być. Szukamy ludków. O, 37 metrów. Gdzieś tutaj ktoś stoi. Więc halo, halo. Dzień dobry. Dostałem Jolkę. O, już cię widzę, kolego. Kto ty? O, ładnie ubrany jesteś. Harry Potter, proszę bardzo. Harry Potter potrzebuje wsparcia. Cordian Alvarez. Co tam masz? No, mam. Amfę. No tak, no taki gościu w garniaku. To tylko Amfa, proszę bardzo. Nie szalej tylko podczas Quidditcha. Did I tell you? Backpacks have downsides as well. The bigger the backpack, the slower you run. And more suspicious you may appear to the police. Dobrze, będę uważał na policjantów. Okay, I told you. Now that's your problem. O, kto to biegnie? Halo, dzień dobry. Bieganko z rana? Dzień dobry. Tak, tak. Kręć tym, ale masz krzywa jesteś. Dobra, ktoś jest z przodu. O, chyba cię widzę. Chyba cię widzę. To ty? Tu za słupem? Ktoś ty? I jak mnie tu znalazłeś? Bruce Bieda. No, taka faktycznie bieda, no. Siema, masz to, czego potrzebuję? No pewnie, mordeczko, 3 gramy dla ciebie. Jedna torebeczka, proszę bardzo. Smacznego. Życzy Hortex. I kolejny gość gdzieś tam jest. Jakiś star tutaj jakiś stoi, patrzcie. Ale na flakach. Tu jakiś gościu idzie. Co on trzyma? Co masz? Co masz w ręku? Pokaż mi. Telefon? Jaki masz telefon? Ale jaki elegancki jesteś człowieku. Gdzie jest ten gościu? A, gdzieś tam. 10 metrów. O, tu się skitrał ktoś. polska rzecz. O, no cześć. Co tak się chowasz po krzakach? Siema, to ty jesteś dealerem? Kurna. Nie potrafisz kupować narkotyków, moja droga. Pierwszy raz to robisz, chyba widzę. Kupmy sobie tak, proszę bardzo. Uuu, drugi poziom, na własną rękę. W porządku, właśnie dokonałeś pierwszych sprzedaży. Super. No i zajebiście. Respekt rośnie, wszystko rośnie. O, coś się dzieje. Mam wiadomość od Ediego i reszty. Dobra, gdzie jest moja chałupa? Alo, alo. A, tutaj. Nigdy nie mogę jej znaleźć. Dobra, przez płot. Nie będę leciał naokoło. Bla, pokaż to, potrapisz mi siaczku. Bardzo dobrze. I tu jest wejście. Tak, wbijamy na górę. Bo Eddie coś tam od nas chce, mordeczka prawilna. Zobaczymy, co tam potrzeba do domku. Zamykamy drzwi, oczywiście. Co tam się dzieje? Halo, halo. Siema, Eddie. No dobra, słyszałem, że ogarnąłeś pierwszą sprzedaż, dobra robota. Teraz, jeśli potrzebujesz więcej towaru, pisz do mnie. No w sumie potrzebuję, powiem ci.
Co mi sprzedajesz? Mam limit. To jest, moi drodzy, fajna sprawa, bo kupujecie towar od kartelu, tak? Macie jakiś tam limit i za ten limit możecie wziąć towaru, a potem oddajecie kasę, jak już wszystko sprzedacie, więc nie trzeba mieć kasy, żeby coś kupić, to macie tylko ten limit. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Więc kupmy sobie Maryśkę 10 gram i kupmy sobie Amfę 10 gram. Tyle powinno na początek wystarczyć. Zamówmy sobie. Nowe zamówienie ode mnie, tym razem Zielsko 10 gram, Feta 10 gram. Dobra. I co? Coś, jakieś info będzie zwrotne od niego, czy coś? Halo, Eddie? Czy coś? O! Plus minus 30 minut, dam znać. No dobra. Czekanie. Dostawa do kartu może chwilę zająć, zależy od, głównie od wielkości zamówienia. Pamiętaj, by zawsze planować to naprzód. Eddie, poinformuj cię, kiedy paczka będzie dostępna. Czekamy pod T. No dobra. Która jest godzina? 16, czyli tak o w pół do plus minus. Powinien mieć informację od Ediego, że paczka jest dostępna. Gdzieś tam pochowana jest, zobaczymy, co znajdziemy. Dobra, jest pół do... Proszę bardzo, jak wyleczyłem. Ideolo. Pozyskiwanie klientów. Dobra, wiem, spoko, mam trzech. Eddie, dwie nowe wiadomości. Dobra, twoja paczka czeka na ciebie w garaże przy dokach. Kurna, brzmi daleko. Brzmi daleko, ale zobaczymy. Wiecie co, zobaczmy sobie tą mapkę, otwórzmy. A, tutaj jest. Czyli na wprost, czyli gdzieś tam. No dobra, to wbijmy sobie po tą paczuszkę. Na razie nie mam co nawet tutaj szukać innych dostaw, bo no bo co? Za co? Tu? Gdzie jest ta paczka? Tam. Gdzieś tam, dobra. Przejdźmy sobie ulicą, na spokojnie. Halo, halo, czy policja jest? Policji nie ma, dobra. Biegiem! Gdzieś tutaj. Mam kolejne wiadomości. Oho, są, no wiadomość od pana, pani, albo pan, pamiętam, kto ma tego awatara z psem. Gdzieś tutaj jest paczka chyba. A, jeszcze kawałek dalej. 30 metrów. 18, 15. Gdzieś tutaj. Gdzie ona była? W garaże przy dokach. A, garaże po prostu. No dobra, to garaże, no to... Może być wszędzie. Gdzieś tutaj jest ta paczka. A nie, tam dalej. A, garaże, dobra. Dobra. O! Jest plus... A, jest tutaj. Ha, patrzcie jak schowali. Proszę bardzo, mam. O, czekajcie, mam 5 punktów. Co dajemy? Staminę, biegacz. Zwiększa prędkość biegania. Skradanie, iluzjonista. Daje niewielki procent szans, że policja nie znajdzie narkotyków. Sprzedawca pozwala ci oczekiwać wyższych cen za towar oraz zwiększa nieco częstotliwość zamówienia. I zdolniacha. Zwiększa ilość punktów doświadczenia. Gdzie co? Weźmy sobie najpierw zdolniachę, żeby trochę tych punktów zdobyć. I za 3... I za 3 możemy wziąć sobie na przykład... Sprzedawcę na razie nie, bo tu nie ma po co. Biegacz. Prędkość czy staminę? Staminę sobie weźmy większą. Mam jeden punkt jeszcze do wykorzystania, więc spoko. Uhu, ktoś dzwoni. Eddie. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around. They might be nosy. Dobrze, stary, dzięki za info, mordeczko prawilna. Mam nadzieję, że mnie psiarskie nie dorwą. No kim akurat zadam wasze zadania? Zwróć dług, to zaraz chwilkę. Sprawdź stację benzynową i odblokuj wschodnią cerówkę. Dobra, więc najpierw znajdźmy sobie tą stację benzynową, która dziś powinna być tutaj. To jest moja chałupa, tak, to idziemy tamtędy. I... na spokój. Wiecie co, mogę się skradać? Jak się tu skrada? Nie ma się skradania. Dobra, tutaj coś jest? Ktoś idzie? Jakieś psiarskie mędy? Nie idą. Tam jest chyba stacja, widzę stację. Biegniemy do stacji. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest i stacja benzynowa Orlen pełną klasą. Regular. O, jakie ceny mają? 3,37 plus 3,68. Kiedy to były ceny? Premium 4 zł. I diesel 3,71. No. Ktoś tu stoi nawet. Stoi, a nie ma dystrybutorów. Jak się tutaj nalewa u was paliwo? Z tego baniaka od razu? No dobra, wbijamy. Ojoj. Kolejna bossa piękność. Dzień dobry. Co wy tak wszyscy na bossaka tutaj? Teraz macie coś w sklepie ciekawego? Nic nie ma. Warlands Best Crankers. Dobra, Ricey Spicy. No, Patrick, piwko. Faster. 59 sekund, proszę bardzo. Mniej niż minuta, więc dobry lek. Dobra, nieważne. Dzień dobry. Emmy Schneider i te jej ukochane stópki. Dobra. Chcę coś kupić. Tak, no chcę coś kupić. Soda oczyszczone. Proszek do prania. Pusz. O, są plecaki. Jest większy plecak. Butelka acetonu. Sól, cukier. Na razie nic nie chcę, dobra. Dobra, spoko, to spadaj.
O ty, Mendo, wiecie, wiesz co? Jakby tu była taka, to macie, tu są w Biedronce oceny tych sprzedających, to bym ci dał kurna smutną buźkę. Naprawdę. Co to jest? Jakieś czarne coś, nieważne. Co nam zostało teraz? Od bloku słonią starówkę, iść do stacji roboczej, zwrócić dług. Zaraz, dług zaraz zwrócę, no bo na razie nie mam z czego. Ale chyba sporo... Jezus Maria! Ono się trzęsie. Nieźle, chyba źle przenoszą wibracje trochę ten most, dobra. Już, nie trzęsie się tak, kolego. Już, dobra. Mamy 3 nowe wiadomości, więc możemy sprzedać coś. To biegniemy do domu. Wbijamy do chałupy naszej. Pyk na górę, pyk po schodkach. Co drugi schodek? O, ja zaciąłem się na tych, na poręczy. Pyk i na górę. Hop. Co tam się dzieje? Shady.com. Mogę blokować sterówkę, blokujmy sterówkę. Bazylia. Co tam Bazylia? Siema, możesz się spotkać, masz czas. Już to pisałaś wcześniej do mnie. 2 gramy tamtego amfetamina. Co ty masz, jakiś szablon i sobie tego wklepujesz ile chcesz? Dobra, niech będzie. 2 gramy amfy, proszę bardzo, mordeczko, będzie dla ciebie. Bruce. Bruce to samo znowu pisze. Znowu chcę trawę, 2 gramy. Nie ma problemu, Brusiu. Szykuj towar. Szykuj kasę, ja szykuję towar. Kordian. Siema, możesz spotkać. To znowu amfę. No widzę, że Kordian tutaj ciężko pracuje. A nie, to Harry Potter był. A, to Harry Potter. Dobra, to Harry Potter ciężko pracuje, więc dobra. Mamy już to, mamy tak. Amfę 2 gramy. Amfę, o. Wybierz symbol spraya. Żeby oznaczyć swój teren. O, jaki dajemy symbol? Reapera bierzemy, co? Jesteśmy Reaper Doktor. Dobra, co tam oni chcą od nas? Jedno pudełko, znaczy jedno pakowanie, 2 gram amfy, 2 gramy mariszki i 2 gramy amfy, dobra. Bierzemy się za dosyć ciężką rzecz, moi drodzy, bo stacja robocza jest bardzo ciężka do ogarnięcia. So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? Dokładnie. Proszę bardzo, więc na początek kładziemy sobie nasze towary tutaj. Dobra, mamy. Jak mamy towary, możemy teraz sobie wybrać, gdzie możemy je trzymać. Więc tutaj mamy średni słoik, mały słoik, duży słoik i tacka. Weźmy sobie średni słoik na razie. Tu będzie jeden średni słoik, a tu będzie stał drugi, żeby się nie pomieszały. O, proszę bardzo. I teraz tak, bierzemy towar, wrzucamy go do słoika. Mamy takie menu specjalne, dodaj substancję, 10 gram białe, to jest maryśka, czy będzie zielona, maryśka będzie zielona, a białe wrzucamy tutaj, dodaj substancję, tak, i to będzie białe, będzie alfa. Dobra, mamy dwa te, teraz musimy wszystko to porozdzielać, tak, bo to jest nasz główny magazyn, a musimy teraz to porozdzielać, potrzebujemy tak, maryśkę 2 gramy, więc wybieramy sobie zapakuj produkt, nowa paczuszka, 2 gramy paczuszki, proszę bardzo, mamy w ekwipunku i teraz mamy 2 razy po 2 gramy, dzięki, mamy 2 razy po 2 gramy amfę, czyli wybieramy sobie zapakuj produkt, nowa paczka, 2 gramy, 2 sztuki, dwie i stwórzmy to, dodajmy i super, znać potencjalnego klienta i wręcz mu darmową próbkę, o, jeszcze zróbmy sobie jedną próbkę, i tu mamy 8 gram, tu mamy 6 gram, to może zróbmy sobie jedną próbkę zapakuj produkt 1 grama, damy gościowi tak na próbę, Maryśki. To powinno być spoko. Dobra, mamy wszystko. Możemy wbijać teraz na dzielnie. Tylko sobie zapiszmy grę. Grę czego? Okej. Okay. Wychodzimy. No i idziemy rozdawać nasze dobra, moi drodzy. Już tutaj czarodziej dragów bata wpada na dzielnię. Nie, przepraszam, Reaper. Reaper, nie czuję, tylko Reaper. Co mam jeszcze do zadania? Odblokuj swoją sterówkę i stary rynek, a też musimy odblokować. Kup spray, umieść 4 znaki. O, to wiecie co, najpierw wróćmy sobie do naszej bosonogiej piękności i kupmy od niej tego spraya. O, tu widzę biegaczka. Dzień dobry. Tak, zapierdzielaj. Że tu policji. O, to chyba jest nasz jeden. O, po drodze mamy. Harry Potter. Dobra, Harry Potter znowu mecz Quidditcha widzę, więc musi się wzmocnić, nie ma problemu. 2 gramy amfy dla ciebie, proszę bardzo. Jedno pakowanie smacznego, nie szalej na miotle za bardzo i uważaj na Hermionę, bo ona tam z rudym kręci, więc uważaj na siebie. O, jaki tam, o kurda, policja. No, dzień dobry. Nie. Fuck. Run, motherfucker, run. O, fuck. Spieprzony. Do środka. Biegaj. Zaciąłem się na drzwiach. Zamykaj się. Światło.
Nie moje w domu. Światło. Halo? Jeszcze mnie gonią, czy już nie? Biega dookoło. Zbiegłem. O kurna. Ty się zesrałeś? O stary, muszę zmienić spodnie. Jora, coś się zmieniło? You're a fugitive now. O, zbieg. The policeman that chased you will probably recognize you, so watch out. O Jezu, już. Others will be more alerted for naughty-looking assholes like you running around the area. Better keep a low profile. Dobrze, postaram się. Kurna. Ciekawe, ile będę tym zbiegiem. A dobra, musimy załatwić sprawy. Halo? Słyszę policję jeszcze. Gdzieś. Halo? Dobra, powolutku. No, to... O kurna! 4! Fucking shit. Dużo was tutaj. Tu idzie jeden. Idzie jeden patrol, tam z tyłu poszedł drugi. A ja muszę do naszej bosonogiej piękności dojść. Okej, okay, poszli. O, dobra. Run. Ale no, mnie tu nie ma. Dobra. Chodź tutaj, moja... Rusałko, kochana. Daj mnie szpreja. Ja bym chciał kupić szprej od ciebie. Szpreja bym prosił. Co chcę kupić? Chcę kupić szpreja. Jedną paczuszkę. Jedną, bo chyba mam jednego w ekwipunku. Więc kupię 3. Proszę. Spadaj, sama se spadaj. Dobra. Mamy dwa towary jeszcze do rozrzucenia, więc... Słyszę cały czas tą policję, ale to... Trochę mnie martwi to. O Jezu, nie strasz mnie, dziewczyno! Tam gdzieś poszła jedna zmiana, tam poszła druga, drugi patrol. Dobra, więc wbijamy tutaj. U kurna, idą. O, fuck! Zobaczyli mnie. O, no! Nie ma, zaraz się wrócę. Po domu. Powrót na górę. Powiem wam, że... ostro się dzieje. Halo? Halo? Chowamy się. O kurde, ale emocje. Jak na grzybach, powiem wam. Dobra, poszli? Chyba poszli. Tam widziałem ziomeczka, tam stał niedaleko. Dobra, więc... mam nadzieję, że tu nie stoją nigdzie. Dobra, po raz kolejny wychodzimy na zewnątrz. Słyszę was gdzieś daleko. Tam ktoś chodzi. Tutaj. No! Nie! Nie! Dlaczego? O kurna, drugi! Run! Mam staminę. Wystarczy. Nie! O kurna! Złapali. A ty buraku. I mój towar poszedł się przejść pewnie, nie? Niedziela. To jest więzienie. Kurwa. Za wcześnie wyszedłem. Mogłem sobie rzucić plecak gdzieś tam po drodze w sumie nawet. Postać. No cały czas mnie to zganiać, tak? No. Kurwa. Dobra, idziemy po nasz sprzęt. Pieniądze też zabrali? Szpreja nie zabrali. No to dobra, jak nie zabrali szpreja, moi drodzy, to poszprujmy sobie może. Idźmy na tą... Zachodnie tutaj. Gdzie jesteśmy? O, daleko. Walimy tędy. Czyli co, najpierw sobie idźmy ogarnąć sprawę z naszym towarem. Plecak zabrali też? Nie, plecak mam, na szczęście, dobra. Kurwa, blisko było, widzieliście? Prawie się udało. Prawie się udało. Teraz wbijamy tutaj nasz towar. Co tam potrzeba? 2 gramy maryśki, 2 gramy białego. Dobra. Zapakuj produkt. 1 gram maryśki dla chętnego. Plus 2 gramy maryśki do ekwipunku i 2 gramy amfy do ekwipunku. Brawo ja. Dobra, wbijamy.
To jeszcze nadrobimy, spokojnie. Gorzej, że zabrali mi pieniądze. Bez pieniędzy nie będę miał jak zwrócić długu Ediemu. To jest najgorsze. Ale dobra. Mam nadzieję, że już mnie nie będą teraz szukać. Tam łażą, patrzcie. Tam gdzie ja chcę iść, to nie łażą. W ogóle co to mam nowe postaci? Ostatnio nigdy nie za wiele. Lis z Wall Street. Spoko. Dobra, możemy tutaj wbić na początek. Pomalujmy sobie to. Jezu, to długo trwa. Jeden tak, a mam taki cztery zrobić. O, tutaj, na tym ziomeczku nie trzeba. Dobra, dobra. O, dzień dobry. Czego chcesz? Mały prezencik dla ciebie, proszę bardzo, już nie pierdziel. Mamy prezencik dla kolegi. Tak, wiem, dobra, spoko, dam radę. Idziemy teraz do kolejnego, kto tam stoi, ta babeczka. Proszę bardzo, dla pani, co tam masz? No oczywiście, że mam. Amfa, proszę bardzo, amfa dla pani. Gdzieś jeszcze jeden gościu jest, niedaleko nawet chyba, z tego co widzę. Tu mogę szprojować, a mogę szprojować, dobra. Szprojemy, tylko w ogóle, czy to jest to miejsce? Nie, to nie jest to miejsce, idziemy dalej. Policja? O, mogę tutaj walnąć. Chyba będzie dobre miejsce, podejrzewam. Na samym rogu ulicy przecież, no każdy będzie widział wtedy. Jak to wygląda. Pyc! Biały Reaper przed wami, dzień dobry. Gdzie jest nasz klient? Tutaj niedaleko gdzieś. Ale głośno. Co to było? Chemitrails, patrzcie. Aha, wszystko widać. Chemitrails lecą wszędzie. Policja? Nie ma policji. Gdzie jest ziomek? Gdzieś tam pewnie z tyłu schowany jest. Wiecie co tutaj widzę, ale najpierw muszę... Gdzie on jest? Tutaj, za płotem. Chyba tak? No cześć. Bieda. Pan Bieda. Proszę bardzo. Tak, pan Bieda? Tak, dzień dobry. Proszę bardzo. Maryśka dla pana. Nie ma za co. Nie, to zostawimy. To jest za ładne. Tutaj walniemy sobie szfraja. Ej, ty, panie, bo ci bym po oczach poleciał. O, i powinniśmy mieć jeszcze jeden szpraj. I dzięki temu możemy jeszcze zrobić sobie jedną wrzutę, nie? Na starówce może, zróbmy. To gdzieś tutaj. Tam gdzieś psy łaziły z kubańce. Nie ma. Dobra, możemy wbić. Tu już jedno zrobiliśmy wrzutę. O Jezu! Szalony gołąb! Co tam jest chodzi? Ktoś tam sobie stoi po prostu. Na szczęście to nie psiarskie. Dobra, psiarskie olewamy. JP 100% mordeczko. Tutaj walniemy, co? Nie podoba mi się ten mural. Ten mural, tu graffiti. Zróbmy sobie naszą. Pyc! I jest wrzuta. Proszę bardzo, organizer. Odblokuj i zwróć dług. Level trzeci. Proszę bardzo. Dziękuję. O, Jezu, nie strasz mnie, gościu. Myślałem, że do psiarskiej idą. Szybko przebiegnijmy. Tu nie ma. Słyszę psy. Słyszę ich, ale dobra, nie będę ich szukał. Nie będę próbował sobie... robić kłopotów, że tak powiem. Dobra, wbijam do chałupy. I teraz tak, co mamy? Ile mamy kasy? Czy starczy na odblokowanie długu? Ile mam kasy? 34 dolary. I mam 6 punktów. Dobra, blokujmy sobie coś. Kieszenie. Stamina, biegacz. To muszę mieć. Skradanie. O, to jest dobre, żeby mnie zauważyli. Tu możemy jeszcze dojść sprzedawcy albo iluzjonistę. Iluzjonistę dajmy. Może jak mnie po raz kolejny złapią, to może nie będzie trzeba biec po nowy towar. Dobra. Co tam potrzeba? Zaraz. Ile mam jeszcze sprzętu? Stacja robocza. 4 gramy mam amfy i 4 gramy zielonego. To powinno wystarczyć na razie. Więc zróbmy sobie tutaj 2. Kordian chce 2 gramy czego? Amfy. Proszę bardzo, nie ma problemu, już do ciebie idę. I o, James Frosty. Nowa, siemka. 2 gramy. Speed na stanie. Kurna, speeda nie. Znaczy mam, ale... Tam były 4? Chyba były 4. Dobra, zróbmy. Zaryzykujmy. Chyba będę miał 4. 4. O, i idealnie. To mi ratuje życie. Dwie paczki po 2 gramy. Dwie paczki, proszę. Proszę bardzo, do ekwipunku. No i lecimy to sprzedać. I mam nadzieję, że z tego mi wystarczy, żeby oddać dług naszemu ziomeczkowi. Cały czas słyszę policję.
Cały czas ją gdzieś słyszę, tą policję. Ale i to mnie bardzo niepokoi. Tam ktoś chodzi, tutaj niego nie ma, tu. O kurwa mać! No tak. Rzucamy plecak, uciekamy. Rzucamy i uciekamy. Go. Tutaj, tędy. Do chałupy. Szybko. Go. Pytanie, czy znaleźli plecak? Oby nie. Ja pierdzielę, ale ten... Gdzie zagrałem poprzednim razem? O, tam widzę, gościu biega w stronę z powrotem. Już się chyba uspokoił. Za każdym razem... Grałem to chyba z dwa razy i nigdy nie miałem problemu z policją jak tutaj. Jest tragedia. Słyszę też, że jest psy. Szkoda, że ich na radarze nie widzę nigdzie. Tu? Nie? Tu? Tam stoi ziomek. Poczekaj. Zaraz ci dam towar, tylko muszę znaleźć mój plecak. Bo go gdzieś tu rzuciłem. Jest. Dobra. Dobra. Cześć. Już. Proszę bardzo. Oczywiście, że mam. Czemu miałbym nie mieć? Proszę bardzo. I jeszcze jeden. Gdzie jest ziomek? Jakie mam w ogóle zadanie jeszcze? Ktoś mi się wyskoczyło. Odblokuj schronię, dostarcz amfetaminę, zwróć swój dług. Dobra, na razie muszę znaleźć... tam. Niebezpiecznie tą ulicą iść, ale dobra, spróbujmy. Tutaj nikogo nie ma, tu nie ma. Tu psiarskich nie ma, tu nie ma. Dobra, ona gdzieś tam stoi, z tyłu. Więc szybko. Widzieliście, rzuciłem plecak, udało się uciec. Które nie ty tam biegasz? Gdzie tam górami, lasami? Tak ci wygodnie, ziomeczku? No dobrze. Gdzieś tutaj. Tylko uwaga na psiarskie, bo coś czuję, że zaraz mi tu wyskoczą nagle przed nosem. Siema. Ty jesteś Frosty, tak? Siema Frosty. Proszę bardzo. Dla ciebie 2 gramy. No i teraz pytanie. Ile mam hajsu? $92. To może być za mało, żeby zwrócić... Ediemu. Ale spróbujmy. Pytanie, czy tutaj znowu mi nie zaskoczą. Kurwa, teraz się czaję jak szpak. Nie powiem na co. Wbijam do środka. Jaki mam dług, mój drogi? Mam chyba 100 coś, więc to nie wystarczy. Absolutnie nie wystarczy, więc zróbmy sobie, jeszcze mam ile? Tu już nie mam nic, więc Maryśka wchodzi tylko w grę. Marysia w grę wchodzi, ale pytanie, czy... No nie wiem, kurna, Bazylia, co ty chcesz? No nie mam amfy. Mogę coś kupić jeszcze od niego? Może zamówienie? Mam 40 dolców, super. Ale to nie starczy na nic. Tu Maryśka, nawet na Maryśkę mi nie starczy. Dobra, spróbujmy oddać dług. Mam kasę. 120. Kurwa, nie starczy, nie? Bo ile mam? 92. Zabrały mi te psiarskie mędy wszystko, nie? Słabo. Ktoś jeszcze do mnie pisał. Może uda mi się coś jeszcze od Brusa. Wszyscy są speed nagle. O co chodzi? No nie mam jak dać. Nie mam pomysłu, moi drodzy. W ogóle nie mam pomysłu, jak to ogarnąć. No dobra, zobaczmy, co powie Bruce. Znaczy, co powie Eddie. Może to wystarczy. Zwrot hajsu. No, spróbuję mu przynieść ten hajs, no ale... Marnie to widzę. Psiarskich nie ma, dobra, biegniemy. Eddie gdzieś tutaj mieszka, więc spoko. O, znowu ten pan z iPhone'em sobie idzie, dobra. Eddie? Jesteś Eddie. Masz kasę, ale to... Nie wiem, czy to będzie wystarczająco. Tak, proszę. Gitara. O, wystarczyło. Dzięki. Może po prostu będę miał mniejszy teraz limit. O, to może wystarczy. To biegniemy do domu. Jeśli się to uda, to moi drodzy, to będzie bardzo dobrze. Tylko psiarskie? Nie ma. Wbijamy. Go. Na górę. Jeśli to mi odblokuje troszeczkę
limitu, to będzie dobrze. Wbijamy tutaj na shady.com. Tutaj wszyscy chcą speedy. Wszyscy są speeda, więc dobra, bierzemy sobie złóż zamówienie. Mam 132, o zajebiście, dobra. Zamawiamy sobie 15 gram. 15 gram białego. I zróbmy sobie... Już nie starczy, więc muszę... Wiecie co, to weźmy więcej. 170, nie mogę więcej, to mogę 15 gram, dobra, 15 gram powinno wystarczyć. Poproszę 15 gram białego. Bo tu mam 3 klientów na zaś. Tak, zaraz będzie. Daj mi tylko chwilę. Nie ma problemu, zaraz będzie. I ktoś tu jeszcze chciał. Ty. Amfe, nie ma problemu, będzie. Za ile będzie? 25 minut, super. Dobra, czekamy. I to będzie ostatnia robota nasza w tym odcinku, moi drodzy. I lecimy dalej. No, jest, dobra. Gdzie jest nasza destowar? Paczka czeka na ciebie w kosz na śmieci obok mostu. Kurna, dobrze, że jeszcze nie jakoś tam w innym państwie mi tego nie zostawiłeś. Ale dobra, biegniemy. Wbijamy. Tylko bez policji. Na przypale albo wcale, jak to się mówi. Gdzie jest paczka? Tam. Daleko. Tu ktoś chodzi, to nie są psy. Dobra, psiarski chyba sobie zdarowały na razie. Słyszę ich. Słyszę ich, a to chyba ten gościu tutaj stoi. Tak, dobra. Gdzie jest ta paczka? Tu gdzieś. O, to blisko. A, przepraszam. To już, ja się już wyzwałem, a tutaj się okazało, że jestem blisko. Pod nosem policji, zobaczcie. Pod nosem policji. Tak, dzień dobry. Ja to tylko sobie grzebię w śmietniku, nie ma problemu. Dobra, wbijamy. 40 minut trwa odcinek, ale dobra, pierwszy odcinek jest długi. Więc na tym kończymy, moi drodzy. Właśnie, na tym sobie skończymy i w kolejnym odcinku bierzemy się za rozdawanie naszych dóbr, więc tutaj aktywujemy nasze ten. Aktywujemy to, wynosimy naszą paczuszkę. Teraz bierzemy sobie to, wkładamy tutaj. Dodaj substancję. Mogę tylko 10? Dobra, to amfa. Dodaj 10. I jeszcze mogę chyba wyłożyć coś, nie? Czy nie? Czy mam, czy to wszystko? Ile miałem tej amfy, tak z ciekawości? Miałem 15. Czemu tylko 10 mam? Czy miałem chyba 15 sztuk? Druga paczka jest jeszcze? Nie wziąłem drugiej paczki. O kurwa, dobra, biegniemy, na szczęście jest blisko. Nie wziąłem drugiej paczki, myślałem, że wziąłem. Pytanie, czy nas tutaj nie złapią psiarskie? Halo, czy tutaj chodzą sobie panowie? Nie chodzą. Po raz kolejny, przepraszam, zapomniałem jeszcze jednego śmiecia. Przepraszam, już biorę. Już mnie nie ma. Dzień dobry. A czy do widzenia. No, tak mówię, moi drodzy, pakujemy tutaj tą paczuszkę. I w kolejnym odcinku bierzemy się za rozdawanie naszego białego cukierka. Żeby oczywiście Harry Potter miał siłę latać na miotle. Zostawiamy sobie nasze gramy. Proszę bardzo, cyk. Wsadzamy tutaj. Dodaj substancję. 5 gram, niech będzie. Ile w ogóle mieści ten słoik? Ja nie mam pojęcia. 20 gram mieści, dobra. I teraz tak. 3 razy po 2. Jest to w trzęsie. 3 razy po 2. Nowa paczka. 3 razy po 2. I wiecie co? I zróbmy sobie jeszcze jedną paczkę. Jednogramową. I to damy jakiemuś przychodniowi. Żeby nam tutaj troszeczkę zachęcić. W ogóle jak to wygląda teraz? Ile muszę mieć respekta, żeby mieć kolejną tą? Minimum 700. No dobra, na razie tyle nie mam. O, jeszcze trzeci kupujący. Potrzebuję ogarnąć fetę. Jeszcze jedno. No dobra. Będziemy mieć dłuższą drogę. Zapakuj produkt. 2 gramy. Proszę bardzo. Jak mi to zabiorą, to będę zły. Ale to w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dziękuję na razie wam za ten dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że kolejne będą krótsze. Jeśli się podoba, dajcie reakcję, powiedzcie, co myślicie o samej grze. No i tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Mordeczki. Do następnego odcinka. Cześć.